Witam, że myszki z tej strony Trau, w kolejnym odcinku z Penny's Big Breakaway. W ostatnim odcinku w sumie pokonywaliśmy kolejne poziomy, zdobywaliśmy kolejne umiejętności. No i wydaje się, że po tablicy dosyć sporo jeszcze będzie poziomów, jeżeli chodzi o samą grę. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ostatnio niestety nie udawało mi się zdobyć wszystkich rzeczy, które mogliśmy zdobyć. O, mamy wiatraki. To jest coś ważnego? Nie, to jest wiatrak. Tak, kiedy widzisz wiatrak i dosłownie to był wiatrak. Więc i to, co szczególnie lubię w tej grze, jest to, że ona bardzo, ale to bardzo daje ci możliwości różnych... jeżeli chodzi o wybór różnych ścieżek. Tutaj gdzieś powinien być przycisk do tego. Zszedłem specjalnie dlatego, że szukam ten przycisk. Okej, może to nie było aż tak dobre. Odejdź ode mnie. Dobra, chcę wejść tam. O, właśnie. Dobra, trzeba było trampolinę. Okej. Nie cierpię tego. To jest takie... O, trzeba coś zrobić na czas. Na pewno tobie się uda to zrobić na czas. Ponieważ wiesz, gdzie są wszystkie te kwiaty. Okej, może się uda mi zrobić to na czas. Nie! Nie! Byłem tak blisko! Tak blisko! O, okej. Tamto nie było aż takie mądre. Dobra, wykorzystajmy w takim razie to miejsce. I popatrzmy sobie, jak pingwiny spadają. Uwielbiamy, kiedy pingwiny spadają. Okej, tutaj jest jakaś winda. Dobra, ewidentnie ten poziom trochę nie będzie aż tak dużo zrobionego, ponieważ widzę, że już się nie udało nam. Czasami dają te do możliwości trochę właśnie, żeby tam wykorzystać to, tylko czasami to w ogóle nie jest jakoś mega... Już takie, no serio, ten jeden pingwin. Dobra. Muszę też pamiętać, żeby czasami nie od razu nie wylatywać, bo ja tam, gdzie mam ruch, to też się zajmuję tym, jeżeli chodzi o celowanie późniejsze. Okej, co to będzie? Szybki segment. No ta gra naprawdę premuje, jeżeli chodzi o szybkość, więc zgaduję, że czasówka też ma znaczenie. Tutaj może... Wiecie co? Nie jest tak daleko od punktu, albo nie, bo chciałem takie, że w sumie z tego momentu można byłoby idealnie zeskoczyć, ale już takie, a może jednak nie. O, i teraz najgorsza mechanika na świecie! Tak, dlatego nazywam to najgorszą mechaniką na świecie, bo czasami łapie i później puszcza. Nie wiadomo dlaczego puszcza, to mnie denerwuje. Dobra, poczekamy chwilę. Teraz można było powiedzieć, a teraz rób to, ale takie... Nie, bo chyba jednak jest nierealny. Dobra. I teraz powinno nam się udać. No, mówię to! Mówię o tym! Uderzyłem raz. Uderzyłem. Ale gra uznała, że nie. Że jednak nie uderzyłem. Teraz to... Co ja zrobiłem? Teraz to już nawet nie wiem, co zrobiłem. Że udało mi się stamtąd być, ale okej. Więc tak, trochę to jest denerwujące. No, to jest w sumie najgorsza mechanika w grze, ale tak to reszta to wszystko fajnie działa. Dobra. Bum! Dosłownie wszystkie życia stracę na tym! Dobra. Dosłownie, to jest najprostsze. Kliknij jeden raz atak. Nie. Dobra, i teraz to w ogóle... Tak, to zabiera nam punkty do samego końca, ale ja i tak wiem, że ten nie będzie znakomity. No, część można sobie nawet przeskoczyć tym. Ale... Mówię,
Dobra. Tym razem zrobiłem inaczej. Przytrzymałem. Dosłownie nic by to nie zmieniło, ale gra uznała, że no, jeżeli przytrzymasz, to będzie lepiej. Coś tam jest. Co to jest? How I'm supposed to get this giant... A, musimy wszystkie zrobić, dobra. W głównej mierze chcę to zrobić bezpiecznie. Tylko ile tych śrub masz? Chyba jeszcze tam jest. Okej. Tak, bo to jest ostatnia. Tak, okej. O, i taka to jest poboczna misja, dobra. Byłoby śmieszne, gdybyśmy wrócili do tamtego... Nie! No ty denerwujące... Tym razem przytrzymałem! Jesteśmy na początku! Nie! Nie! Nie skończyłem! Nie cierpię to... Nie cierpię tego... Nie! Tak, i teraz... Będą komentarze z Killishu. No co to było? Nawet nic nie straciły, ponieważ nie mamy żadnych punktów. Dobra, tym razem robię to bezpiecznie. Tak szybko może się uda nam to na to wejść. Okay. Teraz jest pytanie. Dobra, zamiast przycisku teraz użyłem gałki. Może gałka coś zmieni, ale to jest denerwujące. Dobra, bierzemy to. Nie, co? Nie! Ciągle wracamy do tego przeklętego miejsca. Dobra, przynajmniej muzyka jeszcze trochę... muzyka dzieli mnie od totalnego szaleństwa. Okej, gałka. Dobra, teraz najbardziej powtarzalną rzeczą z tym to jest gałka, więc będę teraz korzystać z gałki. Okej, śruba to zgaduję, że śrubą nie, tam się nie dostaniemy, że śruba to mieliśmy się dostać na dół. Nie! O, Maxilus, dobrze. Już się bałem. Dobra, możemy jeszcze coś? Okej. Tak, gałka jest to najbardziej powtarzalne. Jest checkpoint! Jej! Okej, mamy wziąć ten list, gdzieś to zabrać. Dobra, myślałem, że tutaj jest jakieś przejście. Ten list! Okej. Dobra, teraz atakowanie gałką stało się moim główną rzeczą, którą teraz robię. A, no, minięcie tych siatek jest dosyć proste, więc nie powinno być problemu. O nie! Będzie problem, jeżeli zejdziemy w ogóle z toru. Okej. Wracamy. To jest chyba... Tak, to jest czasowe. Okej, masz swój list. I co tutaj możemy zrobić? Możemy skosić to! Ej, kosimy! Oj, przepraszam. Tak. Przynajmniej ci obywatele są spoko, że widzą przestępcę, a nic z tego nie robią, więc to mi się podoba. Typowe obywatelstwo. Typowe społeczeństwo obywatelskie. Nie, tych pingwinów jest trochę za dużo. Wynocha co? Autografy później. Jest, dobra. Te pingwiny, roboty są też trochę śmieszne, ale... Okej, ominiemy tego. Tutaj musimy znaleźć 4 przyciski, z czego... Jej! Macie za swoje... Czas na reparację.
O! One chyba później wstają, więc... przynajmniej nie ma... Przynajmniej zabijamy jedyne... Jedyne co zabijamy, to ich nadzieje. Raz chyba chyba to się odpaliło, kiedy... Nie mieliśmy tam jeszcze... tego rozwalonego, więc to było ciekawe. Okej, przynajmniej się uda nam to zrobić. Dobra! Pierwszy odcinek, kiedy mi się uda wszystko zrobić. Okej, to było szybkie. Y, X... Jest! Wszystko! Wszystko weszło! Jest! Wreszcie dostałem achievement, żeby wszystko zrobić na 100%. Ciekawe, czy jakiś bonus dostaniemy takiego... A, chyba za wszystkie gwiazdki dostajemy trochę punktów. Okej. W takim razie to będzie chyba 1.6, jeżeli dobrze kojarzę. Ale chyba to jeszcze nie koniec tego świata, więc... będziemy kontynuować. Dosyć spokojnie tu jest. Okej. Dlaczego ja to powiedziałem? Nie! Nie! Łącz się, łącz się! To obraca się! A nie, to się nie obraca. Dobra. Chciałem się dostać tylko na to, tylko że... nie korzystanie z przycisku... nie będzie aż tak łatwo. Okej, oni spadli. Ale przynajmniej się tutaj nie pojąłem. Bo co, mieliby przejść przez ścianę? Wiecie, ja dopiero chwilę później zobaczyłem tą ścianę. No, trampolino, działaj! Okej. Dobra, no... podoba mi się nieco, jak to wygląda ogólnie. Ten poziom... Okej. Już się bałem. Podoba mi się, że ten poziom ma trochę taką... swoją... weź to! Weź! Co to było? Okej. Leci już. Okej. Że ten poziom ma swoją taką jakąś główną rzecz, że jednak można powiedzieć, że to nie jest tylko robimy coś randomowego, tylko jednak naprawdę coś robimy ważnego. Tylko, że teraz zbieranie tego młotka nie jest najprostszą rzeczą na świecie. Weź ten młotek! Dobra. Dobra. Włączamy. I... jej! Ktoś włączył bramę. Ale ta kula skręciła. Dobra. Nie mieliśmy checkpoint. Podoba mi się, że w tej grze jest mechanika życia. Tylko gra nie chce jej wykorzystać, żeby mi pomóc. Ej, nie. Odsuńcie się. O, masz los. Okej. Dobra. Raz. Uderzamy. I możemy korzystać to. Okej. Dobra, myślę, że to było trochę zbyt powolne, ale teraz powinno być nieco szybciej. Okej. Jest! Udało mi się. Nie podoba mi się, że ta mechanika jest najmniej powtarzalną mechaniką na świecie. Tutaj jest checkpoint. Dobra, bierzemy. No nawet śmiesznie, że jest ta kula, tylko... nie mogę kontrolować swojego joja. No. Nie wiem, co się stało, ale dosłownie nie mogę kontrolować swojego joja. Okej, biorę dalej. Dobra, tutaj może nie będziemy tylko korzystać. Żartowałem. Okej, czy możemy się jakoś tutaj rozbić?
Dobra, dobra, dobra. Ta kula nienaturalnie się porusza! Tak. Jakby co, jestem bardzo dobry w platformówkach. Okej, okay. I tutaj nic nowego się nie dzieje. Oprócz tego, że... No czasami to jojo, jak jeździmy, to ona jest takie, że no w sumie znakomicie się jeździ w ogóle, ale czasami jest takie, że w ogóle słabo się z nim prowadzi. Okej. Okay. Okej, okay, ta kula ma swoje życie. To jest zbiorowy umysł. Okej. No, bierz! Nie! Bierz to! Nie! Nie powiem, trzeba być dosyć dokładnym w tej grze czasami. Okej. Okay. Dosłownie nie mogę... Dosłownie... W sumie przez pewien czas nie mogę kontrolować joja po tym, jak to biorę, więc nie wiem, jak tutaj jest z tą mechaniką. Okej. Okay. Dobra, szybciej będzie, jak będziemy chodzić. No. Gaduję, że prostatem jest, żeby co chwila włączać to. No. I wyłączać, ponieważ to nieco dodaje nam pędu, jeżeli chodzi o to, tylko że że tak powiem, czasami by się przydało, żebyśmy mogli więcej kontrolować tego. Okej, okay, mogę już bardziej. Dobra. Chciałem powiedzieć, dobra, ten pingwin idzie z nami, ale kończyło się. No. Trochę widzę, jak działa fizyka w tej grze, tylko jest taki problem, że po pewnym czasie zwalniamy. No nie! Po pewnym czasie zwalniamy i trochę trudno określić, jak tutaj musimy... czy to wyłączyć, czy nie, oraz też kamera przeszkadza. Okej, dobra, bierzemy. O, może trochę momentum dostaniemy. Okej. I teraz najgorsza część. To jest też najgorsze, że w sumie byliśmy już dalej, tylko że ja dosłownie nie mogę do tego momentu. Gościu, odsuń się! Dobra, teraz chwila przerwy i wracamy do uciekania. Dobra. No! Odsuń się! Okej. Niszczysz to dla nas? Uff. To był koniec. Penguin Ball. Podoba mi się, że co pewien świat będziemy mieć jakiś specjalny level. Okej. Okay. To zajęło zbyt długo. A jako, że i będziemy mieć kolejne poziomy, to może na tym zakończę. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć.